Let's go. Oto kolejny odcinek licytowania się, za ile coś odwalimy. Przed nami kolejny odcinek, kiedy moi koledzy upokarzają się za jedyne 200 zł. 5 najbardziej ekstremalnych wyzwań. Na przykład zakopanie się żywcem w śniegu albo ogolenie każdego włosa na ciele na mega 0. A najmocniejsze zadanie z wielkimi pijawkami na samym końcu. Ja pierdolę, oni są pierdolnięci. A tymczasem wyzwanie numer 1. Survival w lesie, samemu, przez całą noc. Mamy komandosów, którzy dadzą ci pewne wskazówki i resztę musisz zrobić sam, przeżyć noc w lesie. Ja bym to zrobił z chęcią. Ja bym to zrobiła, ale mam gips. Słuchajcie, ja mam propozycję 300 za taką noc dla Karola. Nie, dla mnie to i tak za dużo. Za dużo? Za dużo! Stop! Za dużo, oni są jebnięci, kurwa. 50 zł dostałem za całego czarnego palca. Ej, no pomyśl, leje właśnie. Czekaj. A pierdolę, chłopszcza, kurwa, fampersy, nie. To nie moja wina, kurwa, że się zgodziłeś za czarnego palucha, kurwa, za 150 zł, stary, nie? No to, kurwa, to twoja wina trochę, nie? Ale ulga. Dajmy Karolowi potę 125, niech ma te 500 i niech leci, jutro będzie go łatwiej namawiać na inne rzeczy. Bo będzie zmęczony. Karol, jest 500 i Karol idzie i fajnie jest. Tak, powodzenia, będziesz miał zaraz na samolot. Nie wytrzymam, tak mnie boli łokieć. A które bardziej? Generalnie ja bym się zgodziła, żeby ci zdjąć, ale jakby oddajesz ten hajs. No tak, 200 zł. Ale no tak. Zrobiłbyś to, chłopie? Ja, oni chłopie zrzucają jakieś 300, 200, ja tam kurwa, jak oni o czymkolwiek mówią, to ja mam w głowie minimalną cenę z 10 koła, nie? Chłopie, ja bym się nie nadał na ten odcinek, bym tam po prostu stał i mówiłbym tak, nie, nie zrobię tego. Nie zrobię tego. Słuchajcie, jakby to jest ten moment przerwania challenge'u po kilku godzinach. Łokcie odmawiają mi posłuszeństwa i jestem uzależniona absolutnie we wszystkim, od wszystkich, także ściągam obie ręce. I płacisz 400 zł za to. 400 zł po 200 do ciebie i do Faustyny. I do Faustyny, no dobra. I jak w ogóle zrobisz nogi, to jesteś na zero. Tak, na zero. Jakby za 0 zł chodzę do piątku w gipsie na nogach. Ej! Patrz! Ja spróbujemy teraz, bo tam to rozciąłem, spróbujemy teraz to w ogóle bez odcięcia. Tam tą rozciąłem, tą ci teraz połamę w 2 miesiącach, żebyś faktycznie miał gips. Poli, no trzymaj. Dawaj, urwij jej tą kurwa. Ej, patrz! Ała! No i easy win, 200 zł. A ja dojechałem już w środek lasu i zacząłem mój survival. Został zabrany mi telefon. Aha, czyli się zgodził. Mocny ziomek. Ponownie jesteśmy w totalnym lesie, słuchajcie. Dzisiaj zadanie moje przed a, sam, tak? To nie, jak to kręci w takim razie, kurwa? Co to za widok z trzeciej osoby? Dostałem mapę. Na mapie były też zaznaczone punkty, w których miałem przygotowane zadania do wykonania. Zaczynaliśmy w tym miejscu, później będzie odbicie kolejne w prawo, które doprowadzi nas do punktu pierwszego, więc jeśli chodzi o warunki, kropi deszcz, pokazywało na pogodzie, że on może się później zmienić w śnieg. Słuchajcie, to operator musi z nim spędzić kurwa noc za darmo. Jemu nie płacą, nie? Crazy. Crazy. Mam nadzieję, że jak najpóźniej po naszej prawej będzie miejsce na nocy. O jest. Okej, słuchajcie, zobaczcie to. I tutaj dzisiaj Kuba nocuje. Mamy jakieś rzeczy w środku, to jest chyba plecak, więc ja to biorę. Witaj, ja ten papier, słuchajcie, wykorzystam później. No, na tego ziomka, przez ponad godzinę zbierałem drewno, które będzie mi niezbędne, by przetrwać tę noc. Tutaj najmniejsze patyki, które będą gdzieś tam na sam początek. Tutaj będą te największe, które chcemy, żeby długo się paliły. A tu będą takie średnie. To są rzeczy, których się nauczyłem, słuchajcie, w Afryce. Kieruj się na południowy zachód, by odnaleźć punkt drugi, w którym znajdziesz kolejne przedmioty, około 100 metrów od ciebie w wąwozie. Chodź tu. Grubo. Nie no, chłop kurwa pewnie ustawiał sam te zadania i te pytania i teraz udaje, że nie wie, o co chodzi, starą taką. O, tutaj jest napisane 100 metrów w wąwozie, wcale sam tego nie pisałem. Nie wziąłem mapy ogólnie. Jest godzina 22. Chcę powiedzieć, że byłam przed chwilą siku i kubkę. Strasznie boli mnie brzuch. Aha, okej, no dobra. I bardzo źle się czuję. To ewidentnie pościnało. Dobra, tyle. Nie na jeden raz jak wcześniej, bo się pożygać. Także 3, 4. Co ona kurwa znowu? Czemu ona musi to znowu kurwa wbić? Nie rozumiem. My jesteśmy tutaj, nie? To po naszej prawej powinna być dwójka. Jest. Wracaj zbudować ekran odbijający ciepło w stronę legowiska. Mamy jeszcze łopatę, sznurek i kosę. W ten sposób przez ponad godzinę... Co? Po każdej wizycie w kiblu musi... by się pożyga... Aha, okej. Okay. A, bo ma całe pierdolić. A, okej, okay, dobra. ...lesie i szukałem zadań. Udało mi się zdobyć jeszcze śpiwory. Bo właśnie, kuj kubkę.
krzesiwo z wacikami i coś do jedzenia na ognisku. Ogólnie plan jest taki, wbijamy tutaj... Nie wiem, no widzowie, mam pamięć dwugodzinną, kurwa, tak? Więc to, co się działo wczoraj, oglądałem, już nie pamiętam. Tykimy, to wy pierdolicie teraz, nie? I to wszystko tą linką i na to kładziemy z tej strony. Ale będzie widzowie prosiak, kurwa, smażony. I odbija wszystko w naszą stronę, nie? Mamy folię. Na górę, myślę, że to jest folia na górę. Żeby nam nie padało, nie? Ale stop! Musisz pozyskać wodę do kubków, którą będziesz musiał zagotować na herbatę. Dobrze przygotuj wodę, aby pozbyć się bakterii. Ja, ale skąd mam tu wodę wziąć? Ja, to jest bajone, no jak to? Nie? Musisz dnaszczać i przefiltrować, tak? Jak to się robi? Bear Grylls uczuł. Żaby tu pływają w tej wodzie. Żaby? No, to będzie? Patrz, jak ją zabrudzili. O, samą górną warstwę tego strumyczka. Nie tego się spodziewałem, tak szczerze. Myślałem, że nie wiem, dostaniemy wodę, no. Ogólnie ta woda jest... Brat sam zrobił challenge, kurwa, wymyślił, tak. Myślałem, że dostaniemy wodę. Jest taka lekkawo żółta, nie? Bo jedę zaraz na siatkę, przykałem dwa razy ten on kopry. Myśli... O co mu chodzi, on tak. Brachus, to jest twój odcinek, kurwa. Jest pokolone, patrzcie, co to robisz? A ty weź, kurwa, wypierdalaj, ty jesteś ziemnięty? Rafaelo wpierdala i mówi tak, nie, no mam srakę. Kupuj go z nimi. Słuchajcie, już przyjechałem na siatkę, zaraz zaczyna. Kurwa, stary ma pampersa i wpierdala Rafaelo, żeby coś się zesrać? Czy o to chodzi? Ja nie rozumiem tego. I udało mi się na siłę zrobić kupę. Pampers mi się spocił. Obrzydliwe. Wyobraź sobie, że on skacze stary i mu gówno wychodzi nogawką. No teraz tak. Wszystko co zrobiliśmy do tej pory może nie mieć znaczenia. Jak się nie uda rozpalić ogniska. Ty. O! Za... Kurwa! Za pierwszym jebaniec! No dobra, za drugim teoretycznie. Wow! Co się tam zapali? To musi być to, bo nie mamy już papieru więcej. Czyli chłopie, nie gadzą. Po prostu dajemy kubek, strasznie nam się pić chce. Dobrze by było, gdybyśmy chociaż jeden zagrzali, nie? Dobra, słuchajcie, kochani, mamy naprawdę ogień opanowany i to dosyć dobrze. Lecimy. Woda nam się gotuje, piękna sprawa. Jest naprawdę przepyszna, totalnie serio. Mega dobrze mi wyszła, fajnie. Herbata z rzeki warta 500. Misja zakończona powodzeniem, idziemy spać. Żabie łódka. Chociaż na parę godzin, nocka udana. Oby nas nie zanawidziła. Tak się dobrze spało, żebym normalnie poszedł spać dalej. Ale lipa. Zostawiłem te buty. O nie, pomyślałem o tym. I mam wszystko mokre. Powoli zaczyna być jasno. Misja zakończona. Na ten moment na prowadzeniu jest... Jak mu się lepiej śpi, kurwa, tutaj, nie? Niż w swoim domu wielomiliardowym. Postek mając 1400 zł, ale w sumie ja depczę mu po piętach, a przypominam, że... Może się z Werto pokłócił, kurwa, i mówi tak, muszę się przespać pod gołym niebem. Będzie najwięcej hajsu na samym końcu. A, bo mu ten! Córka mu nie płacze, bez kitu! On tak, pierwsza noc, opie bez płakania, nie? Yo! Tu dostaje kozacko. Tak, pierwsza ten. No tak, bez kitu, nie musi wstawać. On tak, pierwsza noc przespana w całości. Nie, ogólnie było to takie warte właśnie tak za 4-5 stów, nie? Trzeba było pić wodę z rzeki, no i pewnie zweryfikuję życie za parę dni, tak? O kurna! Przychodzi moment, kiedy ja muszę powiedzieć, że rezygnuję z challenge'u shake'owego. Co?! Piłam w nocy 5 razy kupę i nie wyobrażam sobie za każdym razem pić tego... 5 razy srała?! W jednym dniu, kurwa?! Ja pierdolę, to ja mam coś nie tak, kurwa, z dupą chyba. Jak ja się raz wysram, to jest sukces, kurwa. ...szejka i jest nie do wypicia. Jeszcze dzisiaj nic nie jadłam i nadal mam posmak tego szejka, a mam zęby już 3 razy dzisiaj. 5 razy dziennie srać? Kurwa, to przecież już pewnie krew z dupy leci. Opłaca się być tutaj inwestorem. Często, bo... Ale chłopie, no to już jest, wiesz. Ile można się podcierać, stary, to już chłopie... Odpada. Pamiętajcie o tej ważnej zasadzie, która jest w trakcie wszystkich wyzwań. Jeśli nie zrobisz swojego zadania, oddajesz tyle, ile miałeś dostać. Gadałem z Wiką o składnikach, bo rozmawiałem z tym, co daliśmy, bananowym deserze. Ja i tak... to tylko w nocy! Jesus.
Pyta, ale z laktozą? Mówię, no tak, to normalnie deser. I okazuje się, a, bo ona jest, ma nietolerancję, okej. Okay. Nie tolerujesz laktozy, tak? No też. Nie wiedzieliśmy! Ale sraczula. O Jezu, no, pewnie sraka jeszcze, kurwa, o. Dobra, ograliśmy to, nie wiedząc. Puść głosówkę, puść głosówkę. Dobra, no nagrywa jak kurwa... Ona przystawia telefon do dupy, rozumiesz? Żeby było słychać jak sranie. Co tam się dzieje? To jest właśnie dźwięk przegranej. Dojechaliśmy na miejsce kolejnej licytacji. Tym razem pojechaliśmy w polskie góry. No i pup killer. Ale kurwa. Zdjęli jej ten i jeszcze połamie się na serio, nie? Ale jajca. Nigdy tak nie doceniam. Ragdoll, kurwa. Miałam z mojego zdrowia. W takich momentach się zaczyna. Dawaj, podcinka! Dopiero doceniać to, co się... Speed nagle biega na boisku. Jechaliśmy do Zakopca w poszukiwaniu śniegu. To wyzwanie polega na zakopaniu żywcem w śniegu. To będzie ciężkie, to nie będzie łatwe. No. Nie no, generalnie wyzwanie hardcore. Jest, jak szczerze, hardcore. Jest hardcore. To nie jest takie o. Ile uważacie, że to jest warte? Ja myślę, że minuta za stóweczkę, łącznie mamy 5 stóweczek. Myślę, że do zrobienia. Fajny challenge, to jest bardzo dobra cena. Do wody z lodem byście dwa osoby przyjemności. I zakopię się z żywcem w śniegu za 5 stów. Dygam się, naprawdę się dygam. Boję się fest, ogólnie. Oni są pierdolnięci, kurwa. Ja już bym był chory. Jak ty sekundę po tym, jakbym zdjął stary koszulkę, już bym miał zapalenie, kurwa, płuc. Jestem nie zimno, bo się tak boję. Nie ma na to czekać. Dobra, trzymam rurę. On to za 500 robi. To za 500 zł to robi. Ja za 500 zł to robi. Ej, to jest ciężki fest. Ej, ciężko się oddychać. Ej, strasznie się boję. Włosy trzeba zakryć. To tam na twarz. Dobra, nie. Nie, tu oczy zostawiamy. Już? Nie, tak. Ty zakopany tam. Strasznie się boję, strasznie. Czas start, 5 minut. Ej, nie za... Chłop, kurwa. Prawie człowieku umiera za 500 zł, rozumiesz to? On jest, kurwa, pierdolnięty. Oni są jebnięci, kurwa. Za 500 takie coś odpierdolić. Hipotermia, człowieku, i on tak. Przekręca się. Co to jest gigantyczna zimna? Ej, jak Dominik trzęsie. Minęło Dominik, minuta. Jest strasznie ciężko w górę. On sra mu tam, kurwa? Dopiero minęło! Chłopie, minuta 30. Ej, co oni są, coś kurwa jebnięcie? Czemu oni się rozbierają? Ej, strasznie się boję. Ej, jest mi cholernie zimno. To nie mogę wyjść? Zabieram po połowie? Boję się, bo jest to zakopane po pierwsze, ale nie w ogóle. Ej, tak zimno? Cały się trzęsie. Zimno, to jest strasznie. Ale za 3 minuty, za... Domin, 3 minuty pękły. Jeszcze tylko 2 minuty. Jeszcze 2 minuty tylko. Moje ciało się nie przyzwyczaja w ogóle. Z tego leci dźwięk, jest to jest takie dobre. Rozumiesz co, jakby on teraz wyszedł, kurwa, i nie dostał ani grosza? Pierdolę, kim trzeba być, kurwa... Idiotą, kurwa, idiotą! Czarnie, zimno, stówkę mi oddali! Myślę, że się nie ogrzeć w pompera! Ostatnia minuta! Ostatnia minuta! No dam radę, ale strasznie zimno! 3, 2, 1, jest! Ja pierdolę, dobra, oni są jebnięci! Czekaj, bo mi papier spada. Ale ciężko, ale mi jest zimno. Ej, ja sam się nie biorę. Nie ma szans, że się nie biorę. Ej, czekaj, czy człowiek, słyszał cię, co są. Ale ty już możesz schodzić. Głowa z tyłu głowy. Dalej czuję takie zimno straszne. Woda nie wyciąga szybciej, no nie, niż śnieg. No nie, bo oni kurwa, ej, dobra, czemu oni kurwa nie przygotowali nic ciepłego, żeby on się napił? Albo coś takiego, kurwa, tylko będzie jeszcze stał, kurwa, i czekał, aż wrócą do auta? Oni są jebnięci, kurwa, no nie wiem, dajcie mu coś do picia ciepłego,
Albo nie wiem, coś, kurwa, nie wiem, jakiś rozgrzewacz, kurwa, żeby sobie, nie wiem, kurwa, i zajęć spierdolnięci. Jest mokry cały, kurwa, i za go przewieje. Jakiś koc termiczny, kurwa, by mogli mu, jeszcze włosy, ja pierdolę. Nie ma czapki, chłop, nawet, dobra, to jest koniec, kurwa, tak, on umrze. Nie, ciężko mi się oddychało też, no nie? Także przeżycie dużo gorsze. Dobra, słuchajcie, moi drodzy, mam kolejne wyzwanko, wracając sobie do domku, że chciałbym, żeby ktoś z was przybił w 24 godziny 50 piątek z influencerami. Ja bym... Rozumiecie to, kurwa? Chłop przed chwilą prawie umarł z zimna, a drugie zadanie, kurwa, to jest przybijanie piątek z influencerami. I pewnie dostaną podobny hajs do tego, kurwa, rozumiesz? To zrobiła, ale zastanawiam się za ile, żeby chociaż paliwo się skupiło. Nie no, bo to jest ogólnie dość droga rzecz, powiem ci, że to jest dużo pieniędzy. Za 5 to, bo mam... Zestram się zaraz, kurwa. Zestram się zaraz, kurwa mać. Co za paliwo, żeby mi się zwróciło. Ja to zrobię za 490. Myślisz, że 50 jesteś w stanie zrobić? Nie ma sprawy. No to szybka traska Katowice wybuła. Ja mam swoje kontakty, ja mam swoje plany, słuchaj, ja bez problemu. No dobra, to powodzenia ci życzę. I ja mogę to zrobić za 450. Dobra, dokładam 5 dych robisz. 50 zł mniej za zbijanie piątek, widzowie. Rozumiecie to? 50 zł mniej za zbijanie piątek. Chłop przed chwilą, kurwa, spędził 5 minut pod lodem. Wyziębił swój organizm do zera. Nie wiem. My dojechaliśmy do domu Jenzy, a Fausty zaczęła jak najszybciej wykonywać swój challenge. Oczywiście większość influ jest w Warszawie. Crazy. Najpierw chcę obskoczyć wszystkich tych, którzy są w Krakowie tutaj na miejscu. Jestem pod domem Kasi, zbijam z nią piąteczkę i lecę dalej. A ile musisz zrobić? 50? Dobra, let's go! Słuchajcie, to jest moje wyzwanie, tak, uważam, że jest bardzo mocne. Mój challenge to usunięcie wszystkich włosów z ciała. Ogolenie się całkowicie, czyli wszystko, tu plastry, ale wszystko! Głowa też? Odpadam. Ja pas. Ja 50 tysięcy. Ja wiem, jak to jest nie mieć brwi i chyba bym się nie pisał na to znowu. Nie wiem, jak ja to zrobię w 24 godziny, przecież ja będę w Warszawie na jakąś 22. Dobra, kochani, słuchajcie, dojechałam do Warszawy, mamy godzinę 20 za 5 minut. Jestem pod WK, słuchajcie. Dzień dobry, cześć, siema. Ja wiem, że to będzie prawdziwy challenge, ponieważ jestem cały spocony. Że jesteś na Bukadzinie, nie wypada wyjść stąd nie wyciskając na ławie. Ja pierdolę. Sobie mogę to zrobić. Dobra. Tracisz czas, kurwa! Na sobie. Góra, góra. Wow. A, no dobra, jedno, okej. Okay. Ja mogę to zrobić, ale cena. Co, bez brwi? Ale kwoci, ma nogi ogolone, nie ma w ogóle zabawy z plastrami. Okay. Tak, jeżeli wszyscy się zgodzą i ty się zgodzisz, możesz wziąć 100% kwoty, a ja się zrobię od szyi w dół po prostu. Możecie mnie wytorturować, wyplastrować, za darmo. Gdzie chcecie, za darmo, tylko żeby Dominik przejął to i cały łeb za mną. Od głowy. On od góry do szyi, a ja od szyi w dół. To jest dobra opcja. Ale zostawcie mnie w spokoju. No, rzucam do kuli. Ale to u mnie naprawdę to nie jest kwota kilka tysięcy. No jakby to jest... No dlatego jest już 2,5 koła. Nie. To jest teraz jakby dla mnie nic. No ale jeszcze moje całe ciało. Idzie do ciebie. No ja za dychę bym zrobił, tak szczerze. Bo to jest... Za dychę, widzowie, 10 zł. Prawie. Luz, nie ma problemu, stary, dawaj. Szczerze, nie ma innej dla mnie kwoty. Ale co się ryka, byś już za 6 byś to zrobił. Ponad połowa przede mną, lecimy dalej. Teraz czeka nas wyzwanie, w którym na bank będzie ogromna suma dla osoby, która się na to zgodzi. Więc przypomnijmy sobie jeszcze raz, ile wszyscy mają kasy. Na pierwszym miejscu jest Kostek, a na drugim jestem ja. Fausti daje 5 stów już Dominikowi. Michał 3 stówy powiedział, że dorzuci. Michał da 5 też, no 5 da. Ja daję 5 stów. Fausti daje 5 stów. Ja mogę dać 3 stówy max. Położę do 4 klocków. Ja wiem, że to jest duża kwota, ale no nie... Nie ma chuja, kurwa! Jakbym miał się ogolić cały jeszcze na łyso, kurwa, wszystkie włosy. Chłopie, nie ma takiej ceny, stary, mam wyjebane. No nie ma chuja, no ja pierdolę, później człowieku, wiesz, że trzeba czekać, żeby wszystko odrosło, kurwa, włosy na bani, stary. Chłopie, no nie ma takiej opcji, stary, 10 koła to jest dla mnie za mało, nie?
Nie, ja się szanuję, widzowie, tak? Ja się kurwa szanuję. Sprzedam teraz tego. No, musicie zobrazować sobie pewną rzecz. Ja dwa razy odmówiłem walkę w fejmie. A wy chcecie, żebym ja kurwa robił za jakieś marne kurwa 4000 zł się golić kurwa na łyso całe? Co się pierdolnięci? Chłopie! Ludzie! Robimy do... Piąteczka! Ja... Rozumiesz? Nie, ale stary! Maja zrobiła łeb! Za mniej! Mordo, ale powiedz 5 koła! 7,5 ile robię? Nie, to jest za dużo! Za dużo. Czapkę ci kupimy! Ja już to sprawdzam czapkę. O, będzie czapka sprawdza. Marne, widać, że go nie było od kasy. Kurwa, debilu, no! Chodzi o rozkład wagi tego! Chłopie, 4000 w porównaniu do tego, żeby kurwa ogolić się całe, to jest chłopie nic kurwa, to nie wiem, to no to chłopie, to jest nic, co to kurwa jest? Stary. 150 zł, więc zróbmy tak, 5 koła i ta czapa. I zdejmuję pampersa, bo się zleje. 5 koła. Za 5 koła się sprzedał. Mówił kurwa, na początku mówił o 10 tysięcach, a się zgodził na 5. Straciłam 30 minut, żeby tylko podjechać i dowiedzieć się, że kogoś nie mam w domu, bo zapomniał. Ej, nie wyrobię się z tym do północy, nie ma szans. Siema! Mijamy się na złotej 44. Naprawdę to jest flex, ale wiecie co? Flexem na pewno nie jest to, jak ja pachnę, a raczej jak ja śmierdzę. Wyszłam z domu o 8 rano i powiem tak. Gumy do rzucia mnie nie uratują generalnie. Tak by teraz już zaczynamy mój challenge. Bardzo dziękuję, że wziąłeś w nim po niego udział. Nie ma sprawy, stary, możesz sobie... Ale rzęsy też, kurwa? Ale są pierdolnięci, jeśli tam rzęsy też będą. Golić całe ciało, które jest moje. Idzie. Aj! Au! Dawaj! Oni są pierdolnięci, stary, nie? Ja pierdolę, stary. To jest kurwa pojebane, nie? Został mi klej, boli! Za darmo robi debil, rozumiesz? Ale dobra, przynajmniej mamy potwierdzenie, że wszyscy w tym Gen Z ze sobą się pewnie dupczą, nie? Bo zobacz, chłopie, on normalnie na golasa se siedzi, pokazuje swoje kurwa, swój wielki odbyt i jajca i chłopie ma z tym chill, nie? Mówię wam, tam jest jakaś orgia, nie? Pojebane. To za darmo! Całe sklejone mam, ten klej nie zejdzie mydłem. O ty furo, para! Gdzie? Gramy 3 po 3. Jeżeli wygrasz, zbijam śpione, jesteś wolna. A jeżeli przegrasz, musisz pokazać 50 zdjęcia od dołu ze swojej galerii. To ja mówię tak, dobra, co ty pierdolisz, kurwa? Kto ty jesteś? Ja tu przyjechałem, kurwa, robić pionkę, tym jakiś challenge, kurwa, robisz. Co ty jesteś? Normalna? O nie! Dobra! Mówię tak, kurwa, to będziesz mi dawać jakieś zasady? Spierdalam, nara! Cześć, skarbie, zaraz cię zrobię na boost. Ale przecież ja jestem w salonie wyprzednim fryzjerskim. O kurwa. Jeszcze całe nie zeszły, ja pierdolę. Mogli mu tego po prostu zgolić, kurwa? Ja już widzę to. To 5000 zł. 5000 zł. Za 5000 zł, za 5000 zł wyglądać jak pierdolony defaultowa postać, stary, w raście, nie? O kurwa paluch. Jak Robal! Ty w żadnym procencie nie przypominasz siebie. Nie, pitole! Kto tam pisał 700 zł? Jestem...
Ja już widzę to. Jak Roman! To całość, którą zdobył? A, dobra, bo on miał 700 zł. Dobra, dobra, ja myślę, że on dostał 700 zł. Kurwa! I mówię, ja pierdolę! Mówię, ja pierdolę, nie? Przez chwilę zlagowałem się, myślałem, że 700 zł zdarzy. Ja mówię, nie, kurwa, jebnięci. A dopiero później zauważyłem tą animację. Ja pierdolę! Można to cofnąć? Jakiś ten? Ja pierdolę! I dobra, naprawdę totalnie wspominam siebie. No wygląda, kurwa. Ej, według mnie, to ja będę status wolny zaraz. Jakby byłeś atrakcyjny kiedyś. O Jezu. Oh, wow. Teraz... Nie wiem, co powiedzieć, nie boję, się stresowałem strasznie. Dominik. Nie mam brwi, wąsa i włosów. A wyglądasz jak jajko. To jego dziewczyna? Czy kto to był? Bo nie dzień znam ludzi. Drugi, że ja po Warszawce właśnie się zaczął. Mamy godzinę 10 tak, okay. I 42 influencerów. To, co się działo w nocy z moim brzuchem i to, jak mi się... Powiem tak, wyglądanie jak jajko w jego przypadku to jest naprawdę lekka opinia i lekka ocena jego osoby. Nazwałbym go inaczej, ale nie mogę powiedzieć. Miotować chciało. Jak się ciągle budziłam, dramat. Udało się! Zadanie zaliczone! O, bardzo dziękuję za prezent. Kurna, w takim to mogę chodzić. Dobra, słuchajcie, Fausti, jak tam? Udało się, czy się nie udało? Mike po przeszczepie. Były giga ciężary i dosłownie ostatnie pół godziny zdarzałam podjechać do dwóch ostatnich osób. No, no gratulacje. Nie no, jest udało. Siadło. Zrobiłam to. No i Domin na razie mocno prowadzi, mając 6300, więc jak na razie wychodzi na to, że niespodzianka będzie jego. Co to ten jest? Ten challenge jest naprawdę ciekawy. Za ile dacie sobie przyłożyć pijawkę, która wbije wam się w twarz i wypije krew? O Jezu, w twarz? O kurde. Jest to bolesne bardziej niż tatuaż. No ja twarz mam dostępną. Kurde, ja też mam chyba twarz dostępną. Jest to jakby tak obrzydliwe, że nie mogę na to patrzeć. Ale dziwne. Jest to właśnie bardziej, ja się bardziej mnie brzydzi na tablet niż... Przysięgam, kurwa, nie. Niż strach przed... Przysięgam, nie. Jak tu będzie jakaś kwota, stary, to mnie... Okay. Masz gęsią skórkę, potwierdzam. Wika, ty za ile? Dobra, brzuch i ręka 200. Ja chcę Wiczkę zobaczyć. Okej. Okay. Ale dobra, Domi ma wysoki próg bólu. On też, bo on jest świrem, ale ty... Kurwa, trzydzieści na twarz. A oni jakieś pijawki. Leżenie na mrozie, no pojebani. Za 200. Łe, co? On 10 zł chciał za jedno. No daj już, no. Oh, yeah! A te twarze są takie piękne. A penisa? Ej, to by było fajne. O! Co? A penisa? Dobra, wy jesteście spierdoleni, nie? Ej, to by było fajne. O! A penisa. A nie mówię. Wika, ile ty dajesz? Dobra. Oni są pierdolnięci, kurwa? Dobra, to jest chuj dziwny akurat. Dawaj, masz dwie pustówy, to jest już zawsze. Rób szybko tego penisa. Rób. Dobra, dawaj. No nie wiem, co mam powiedzieć, nie? No i mamy trzy osoby na pijawki. Wika na brzuchu, Przemek na twarzy, no i Kostek. Wszyscy wiemy gdzie. Trochę mnie martwi. Nie wiem, kurwa. To, że w nie wiem, nie wiem, no to jest dla mnie popierdolone akurat, nie? Tak szczerze. Ja mi się dotyka pępka, to ja tego nie cierpię, więc z tego się najbardziej boję, ale zobaczymy, może będzie przyjemne. Dobra, ale... To jest mega dziwny odcinek, nie? Strasznie niekomfortowy odcinek, kurwa, mega dziwny, nie? Ona wiesz, że już jakby jest ta pijawka. Jest już pewnie! Ale Humpty Dumpty! O kurwa, jakie gniecenie w czaszce!
Ale kurwa trzacha! No kurwa! Dobra! Ej, dobra! Co? Ja pierdolę! Kurwa, Mighty Beans! Ja pierdolę! Powrót Mighty Beans! Nie wierzę w to! Ja pierdolę! Mighty Beans! Zoba! Ja pierdolę! O kurwa! Idealne! Mighty Bean! O kurwa! Dobra, to jest on, nie? Ja pierdolę! Fasola, nie? Fasola, kurwa! Kształt głowy typu fasola! O kurwa! Kurwa, co jest tym jebanym internetem? Dobra, nie, no to musi tak wyglądać, kurwa, bo obiektyw jest jakiś taki kurwa, no przecież on nie ma, przecież on wygląda jak kurwa... Nie wiem. Obiektyw może tak sprawia, że tak widać, czy coś. Ej, wygląda okropnie! Jest w pępku! Ja się strasznie tego boję. Jezu, jest tak obrzydliwa, jak chodzi, jak wąż. Wygląda kurwa jak z Matrixa, to jak wtedy... złapali Neo. Jeszcze raz. Strasznie się bałem tej sceny w Matrixie pierwszym, kurwa. Jak ten. Jak mu wchodziła ta kurwa pijawka do pępka. Straszna to była scena. Jak dzieciak, bardzo się. Zawsze zasłaniałem oczy, jak była ta scena, jak byłem dzieckiem. Strasznie mnie przerażała ta scena. I on nie mógł mówić na przykład. Nie, usta mu zniknęły, kurwa. Straszne. Zestresowałem się. Nie, no wygląda to paskudnie, nie? Ej, boli, kurde! Kurwa, to musi być stary ten obiektyw jakiś taki szerokokątny, kurwa, bo to niemożliwe, że on ma taką kurwa. Ale kurwa, mega mind. Ej, dobra. Musi coś być, kurwa. Coś musi być z obiektywem, że po prostu tak się obraz, kurwa. No się, kurwa. Rozpierdala! Ten rozciąga się, bo czy to jest kurwa niemożliwe, że on ma taką głowę? Ale on ma stary kurwa, że tak do tyłu ma tak kurwa wysunięte! Jak taki kurwa kosmita! Kurwa. Ma po prostu wodogłowie okok. Zależy od was. Leci krew. Ja się bardziej czekam na kostkę, niż na moją twarz. Ale ogólnie przeczytałem, że to się robi na problemy. Ta głowa się nie kończy, nie mieści się kurwa w kadrze. Pierdolę. Znaczy ja wiem, że on nie ma takiej głowy, ale kurwa na tej kamerce jak jest szerokokątny, to kurwa ta bania wygląda jakby miała kurwa z metr, nie? Ja pierdolę. O kurwa. Ze wzwodem i że normalnie jak masz problem z erekcją, to wtedy się kładzie pijawki. No on to wie, kurwa. Na Sveniza i one wtedy przepływają ci krew, a lepszy przepływ. Zobaczymy, co bardziej boli, czy pijawka, czy wyciskanie sywu przez Wiktorię. Ty, no tak chyba się wbija od razu. No, no wbiła się. Jest! Jezu, wchodzi pod skórę! Ta scena to wygląda jak z pornola. Straszne. Wyglądajmy świetnie. Czuję.
ja czuję ciągle, to nie było, że raz, to boli. Jakby, przede wszystkim, czekaj, bo to jeszcze... Ty, to jest, wiesz, tak jakbym już rozgrzanym mnie dotykali. Teraz czuć. Dokopał się do mózgu. O, teraz boli! O kurde, boli teraz, przysięgam, że boli. Mało, mniej niż kolczyk, ale boli. A i teraz boli fest, co jest? Jest, ale wszczepiła się? A Franca się wbiła. Szczepię solidnie. Pierdolnięcie, kurwa. Szczepię! Bija się, nie? Bija się. Bija się. Oficjalnie przysięgam, że to nie jest w ogóle jakby przyjemne. W ogóle zero przyjemności. Jest. Tak, dobrze, czoła nie mam, no bez kitu, kurwa. Jest. Mamy, czuję. Pokaż, jak one... Lecimy tu. Okej, chyba wszyscy na to czekali. Nie, nikt na to nie czekał, Freeze. Ja nie wiem, kurwa, dlaczego to jest w odcinku, nie? Tak szczerze. O kurwa. Jeden do jednego, kurwa. O kurwa. Twarda bania i zaciśnięte pięści, kurwa. Kostek versus pijawki. Kostek dorzuca 5D, bo chce mieć dostęp do tenisa. Dobra, czy my jesteśmy gotowi? Pytanie, czy ty... Co przed nimi tak stoi, kutasem świeci, kurwa? I oni nawet nie są, kurwa, jacyś... Patrz na nią! Ona, kurwa, zadowolona, jakby już wcześniej widziała. Dobra, oni są jebnięci wszyscy, stary. Oni są, kurwa, psychiczni. Łysy zachwycony, kurwa. Dobrze stoi, Rafciu, nie bardziej od... Dobrze stoi. No, chyba od tyłu. On tak po prostu zdjął gacie! Dobra, tam chłopie się, że tam widzowie, tam jest Sodoma i Gomora, kurwa, na tym domu, na pewno. Tam w tym domu jest, chłopie, Sodoma i Gomora, nie? Przysięgam, chłopie, tam dzieją się rzeczy niestworzone, rzeczy, których nie chcemy wiedzieć, stary, nie? Jak to mnie przelazło, że no, ej, dobra! Gen z jaj, edycja BDSM Poku. Cicho. Muszę to widzieć. Z bliska, no chodźcie, co to jest? Ja nie wiem, widzowie, co my, kurwa, oglądamy, nie? To jest, kurwa, Gen Z? Cicho, to jest Jackass prawdziwy. Boli? Za 250 zł. Boli! 250 zł. On tak. Słuchaj, wiesz co, jest możliwość, że będziesz po tym bezpłodny. Chcesz to zrobić? Jasne, 250 zł. O kurwa! Rozpoczął się hype train. Majtason, dziękuję za 11 miesięcy. Najna, dziękuję bardzo serdecznie. Sebiu, Bartek, Barwi, dziękuję bardzo serdecznie. Tapujemy, widzowie, tapujemy. To wygląda! Czekaj, zrobię fotę! Pana niego! On tak, czekaj, zrobię fotę! Ej, oni są, kurwa, coś... Pa, zobacz na to! Stop klatka, kurwa! Zobacz na każdego po kolei! Patrz na Freeza! Zobacz na jego reakcję! Co to, kurwa, jest? Ale trap! Pierdola! Kostek, zawiodłem się na tobie, nie? Co ty, kurwa, pierdolisz za głupoty, nie? Pijawka ci wysysa, kurwa, chuja, a ty krzyczysz, ale trap. Fajny, masz kumpli? To nie jest mój kumpel, ja z nim rozmawiałem dwa razy w życiu, chłopie. To jest git! O! Nie tak się go! Nie tak się zjadzi! O! Kurwa, jest za głupie! Wiesz, jakbym widziała swojego brata na... Bo mi się to nie wydarzy! Jako, że miałeś najwięcej kasy, to mam dla ciebie niespodziankę. Proszę cię... Wow! Dziękuję bardzo, bam! Kurde!
prosto z paliego. Wow! Z 1200 zł kurwa bransoletka! Wow! Pomocujemy z srebra! Różnie dla ciebie dwa pierścienie i falowane. Wow! I drugi z takimi falami wow, tutaj. Wow! Ale kurwa człowieku, sponsorowane przez iStuff. Zajebiście! Hipotermia? Nie znam, ale srebro to my kurwa jaro. Ej, jara mnie. A pierdolę.